Dobrze, jakie ma pan jakieś wspomnienia z PRL-u? Stanie w kolejkach, mało towarów i Pepsi Cola w barach. Wtedy, kiedy ja poszłam do pierwszej klasy w Starym Mieście i po swoim bracie, 2 lata ode mnie starszym, dostałam takie pióro ze stalówką, bo wtedy tutaj były takie śmieszne ławki, w których były kałamarze. I okazało się, że ja dostałam tą stalówkę taką zbyt zużytą. No i niestety mi pryskał atrament. I ta pani, która mnie wtedy uczyła, pani Dąbkiewicz, pamiętam ją, ona tam, gdzie teraz chyba przedszkole jest wybudowane, to ona tam mieszkała. Jak wyjęła mi tą stalówkę z nerwami, jak mi rzuciła o ścianę, a ja się rozpłakałam, bo nie miałam po prostu czym pisać. I ona na mnie tak grzmiała, że taką, że, bo ona sądziła, że ja zniszczyłam tą stalówkę, a tą stalówkę w spadku dostałam od mojego starszego brata. I takie to było moje głębokie przeżycie, bo ja do tej pory to pamiętam ten obraz, czyli ja musiałam się aż tak bardzo tym przejąć. Jechaliśmy autobusem w zaspach śnieżnych. Czekaliśmy, pamiętam, taki, no, 7 godzin, zanim ten śnieg, zrobiono taki tunel. Często się też spóźniałem do szkoły, bo autobusy miały bardzo, chodziły niepunktualnie. Na wagary bardzo rzadko, ale raz mi się udało, że byłem też na wagarach. Kolega mnie namówił, nie poszedłem, ale to z drugiej klasy szkoły podstawowej. A jaka była za to kara? Czy była? To była taka kara, że wtedy to były kary, że dostawali łapy. Jeśli łapy to był kilka i tak. A to były za wagary, czy ogólnie takie kary? Te kary były za wagary, to żeśmy mieli kozę, to się nazywała koza, które żeśmy dostawali po lekcjach i trzeba było tam napisać ile stron po prostu słów takich, które tam się popełniło tą karę, to trzeba było napisać. 50 czy 100 słów trzeba było napisać. Mieliśmy taki jeden też wesoły dzień w szkole, który przyjechała karetka pokotowa, my w tamtych czasach, żeby nie widzieć samochodu, bo to samochodu nie było. No i taki pan starszy, już nie żyjący też, pan Kamiński, mówi tak, chłopaki, lećcie, bo tam się zakopał samochód. No i my żeśmy polecieli wypychać ten samochód, nie? Samochodu nie było, żadnego pokotowia, nie? No i wchodzimy do szkoły, pan kierownik stoi, no i co wtedy? No i łapy się dostało, żeśmy zbiegli z lekcji. W Koninie LO, a nas wyzywali LP, lekko puknięci 4 razy. I się śmialiśmy, że tak chodziliśmy z tarczami, dziewczyny chodziły. Wszyscy chodziliśmy, my musieliśmy mieć tak zwany znak rozpoznawczy, czyli było LP4, Liceum Pedagogiczne. Tam w tym liceum w latach 62-61 my, uczniowie liceum, musieliśmy utwardzać bieżnie. Dziwne, nie? Po 6 osób, po 6 dziewcząt, mam zdjęcia z tego okresu, po 6 dziewcząt ciągło wał i ubijaliśmy te bieżnie, Bożysławie, dokładnie. Ale zakończenie było przepiękne i pamiętam, jak pięknie grali Most na rzece Kwaj. Pięknie grali, no przepięknie ten Most na rzece Kwaj, orkiestra, a my tańczymy, tam nas było około 400. Tańczyliśmy w przepięknych tunikach, część była niebieska, króciusieńkie tuniki, dziewczyny piękne, biało-niebieskie. To był raj w tym czasie dla nas. No pamiętam zabawę wojny w wyścig pokoju, kapsułkami, kiedy się bawiliśmy. Pamiętam, że jeden blok z drugim blokiem zawsze jakoś tam rywalizował, więc tam dochodziło do jakichś potyczek, na patyki, no takie to były forma zabawy. Graliśmy takie, znaczy, na zewnątrz gry, jak kwadraty, piłkę. Może nie wiecie, znaczy, na czym to polega, nie tyle dzisiaj się ciężko przypomnieć, ale to była, rysowaliśmy linie poziome butem na ziemi, i żeśmy grali. I to znaczy graliśmy, znaczy, do nieraz latem, znaczy późno, dopóki się nie zrobiło ciemno. Zimą to znaczy wyglądało zupełnie inaczej. Znowu korzystaliśmy z rozlewisk. Jeździliśmy na łyżwach lub to, co się nazywało, znaczy, łyżwami.
każdy kombinował, były różne, były łyżwy tak zwane przykręcane do butów. To nie wiem, czy w ogóle, wiecie, jak wyglądają takie przykręcane do butów. Normalne buty, zwykłe buty się przykręcało tak na takie klucze. Teraz to może w Muzeum Historii takie rzeczy można zobaczyć. Łyżwy z butami to był już luksus, to była ta najwyższa półka. Nie, robiłyśmy sobie taki krążek. Nie, ale taki my robiliśmy sobie taki krążek, to się wycinało z czegoś, albo z drzewa najczęściej. I te hokeje też mieliśmy takie drewniane, nie? Ale to się. I nawet jak mieliśmy łyżew czasami, nie, to na nogach, nie? Ale to było bardzo fajne. Samemu też środowisko szerego, nie? Wylewało się na podwórko na przykład wody. No, nie, też było. Tam u nas akurat na podwórku nie na tym, ale tutaj na tym, to mieliśmy tutaj takie fajne to miejsce do tego. Zimą właśnie hokej, albo właśnie tę kompanię w rzece. Pochodzi moja matka z Zabuga, z Białorusi. Część rodziny po wojnie pozostała tam na Białorusi, czyli tam już zaczęła się granica, bo tam Związek Radziecki już był. A część rodziny przeniosła się tutaj, w nasze okolice. I właśnie kiedy była jeszcze ta końcówka PRL-u, to odwiedzaliśmy tam z mamą właśnie rodzinę na Białorusi. I pamiętam duże problemy na granicy, kiedy to był transport kolejowy. W ogóle była taka sytuacja, że na naszej granicy szerokość torów jest inna, jeśli chodzi o stronę polską, tutaj europejską w ogóle, a szerokość torów, jeśli chodzi o Rosję, też jest inna, więc to dużo jest problem, żeby przejechać pociągiem na granicy, przestawia się tam te bocznice, tam już nie pamiętam, jak to technicznie wygląda, ale na pewno bardzo długo to trwało, samo to przesiadanie się. I pamiętam dość dokładnie, jak mocno nas celnicy ze strony rosyjskiej, bo byliśmy w takich wagonach sypialnych, spaliśmy tam z bratem na takich kojach, tak bym to nazwał, i jak bardzo tak szczegółowo nas przeszukiwali, wtedy to było chyba związane z jakimiś cenami złota i było duże podejrzenie, że jak się jedzie na wycieczkę taką właściwie też nawet odwiedzanie rodziny, to podejrzewanie było, że też przewozi złotem, no oczywiście tego nie robiliśmy. Wnuczkom opowiadam, jak my dzieci nie miałyśmy cukierków, niekiedy od babci dostawałyśmy jakieś 50 groszy na lizaka, no to się najpierw nosiło kilka dni te 50 groszy, zanim się w ogóle kupiło tego lizaka. To taki sklep był pani Patrzy Kątowej, tutaj gdzie pod tymi kasztanami, co teraz na zakręcie z tym kasztan. I moja mama mi na imieniny kupiła typkę cukierków. Było kilka cukierków czekoladowych, a reszta była owocowa, czyli czekoladowym cukierkiem miałam poczęstować panią, a owocowymi cukierkami miałam poczęstować dzieciaki. A że my byłyśmy tak spragnione słodyczy, tak nam brakowało tych słodyczy, dla nas to było takie, jakby, wiecie co, jakbyście teraz za granicę, ja nie wiem co dostali, najlepszego smartfona chyba. No co prawda go się nie je, nie? Ale taka porównywalna radość. I ja sobie wyobraźcie, tutaj gdzieś, gdzie teraz się idzie, jak się zakręci na Szkolną, to przed tym był pierwszy dom tych Rakubińskich, co teraz tam weterynaria się chyba buduje, taki duży, a potem już były tylko same wydmy takiego białego piasku i krzewy. To ja się schroniłam tam te krzewy, zjadłam wszystkie cukierki i poszłam do szkoły bez cukierków. No, nikt się nie domyślał, że to moje imieniny. Tylko się wydało, bo moja mama była krawcową i szyła pani Dąbkiewiczowej jakąś kreację. I za jakiś czas, nie wiem ile to było, czy to było parę tygodni, czy miesiąc, czy dwa, mama się pyta, jak ja sobie poradziłam z tymi cukierkami. A pani Dąbkiewiczowa została zdziwiona, jak miałam cukierkami. No jak ja nie. No i wtedy dochodzenie i się okazało właśnie, że wszystkie cukierki ja zjadłam, się przyznałam. I moja mama była taka zawstydzona, tak przepraszała tę nauczycielkę, a ten powiedziała mi, nie, właśnie nie, no. Co prawda, no lepiej by było, żebym poczęstowała te dzieciaki, ale przecież, no co użyła, to użyła. Będąc pod namiotami, mieliśmy kuchnię gazową z palnikami, mieliśmy garki,
i do rolników, którzy mieszkali w pobliżu, chodziliśmy po warzywa. No i robiliśmy zupkę, robiliśmy sobie sami obiady, ziemniaki, wszystko, mięso. Mieliśmy, a w lesie mieliśmy wykopane takie lodówki. Takie doły, które były lodówką. I nam się nic nie popsuło, nic nie było zniszczone. Wymienialiśmy się takimi jak, no, przepisami, co u mnie w domu gotują, co u mnie. I to było fajne, bo jak żeśmy wracali do domu, to każdy mówił swoim rodzicom, czego się nauczył podczas właśnie tych pobytów pod namiotami. To naprawdę to było fajne. Pomarańcze to wtedy było faktycznie wydarzenie, także one, czy one były kwaśne, czy one były słodkie, nam zawsze smakowały, no bo ich tak na co dzień w sklepach nie były, one były, pojawiały się wtedy właśnie, kiedy są święta, więc one były czymś dla nas. Trudne dostawy, czyli nasze władze tam centralne zamawiały statek na Cytryn, najprawdopodobniej tak to wyglądało, bo w jakichś powieściach takich tych z tamtych czasów czytam. Bo wtedy to my żeśmy tego nie wiedzieli, skąd one się biorą, może z ciepłych krajów, prawda? No i wtedy się pojawiały cytryny albo pomarańcze. Jak ja byłam taka większa dziewczynka, to najczęściej pamiętam, że były takie te pomarańcze zielone. One też były słodkie, ale te najczęstsze to były dostawy. No a cytryny to tylko, przepraszam, tylko w święta. No tak na co dzień ja sobie nie przypominam. A banany, jak ja byłam gdzieś w klasie, ja wiem, czwartej, piątej, podstawowej, to koleżanka była jedynaczką i rodzice byli ogrodnikami, czyli tam byli zasobniejszymi ludźmi i ona kiedyś do szkoły przyniosła banana. To dla nas to było takie przedziwne, ona pokazywała kształt, jak on wygląda, no i taką ociupinkę każdemu dała do ugryzienia. Mnie osobiście one nie smakowały. Bo to mi przypominało o taki ziemniak trochę słodki. No, a bo to przy takiej malutkiej odrobince, jak na jeden ząb, to co tam można było posmakować. Ale wiem, że nie tęskniłam za bananami, bo już posmakowałam wtedy, że one za dobre nie są. A przecież wiadomo wszystkim, że są dobre, nie? Ten okres taki, jak były te kartki wprowadzone, to też tak było, że w sklepach nic nie było. Nie można było sobie kupić tego, co się chciało, nie? Puste z półki na sklepach, tylko ocet stał, pamiętam. Często się też stało w kolejkach. O właśnie, za czasów, gdy właśnie najbardziej to pamiętam, jak do sklepu mięsnego. Mięsny był tutaj, gdzie teraz jest poczta. W tym miejscu, tutaj w Starym Mieście. To no właśnie tam były kolejki takie. Stało się po kilka godzin, żeby coś kupić. Nie? Jeszcze był sklep też tam, gdzie jest teraz ten sklep spożywczy z Połem tutaj. To kiedyś był taki sklep z meblami, z takimi rzeczami. To taki, tam właśnie też takie kolejki dostały, bo no, ludzie po nocach po 2-3 dni, bo jak było wiadomo, że przyjdzie dostawa na przykład mebli albo jakaś pralka, lodówka, to ludzie stali, czekali po 2-3 noce i później brało się to, co było. Nie było wyboru, żeby sobie wybrać, nie, tylko po prostu nawet się nie patrzyło, jaka ta pralka jest, czy lodówka, tylko po prostu były lata, gdzie nie było chleba, półki były zastawione tylko octem, generalnie nie było nic, były kartki. Jak byłem naczelnikiem gminy, to wydawałem kartki na paliwo, na buty, żeby ktoś dostał na cement. Te stałem w kolejce i słuchajcie, już nie pamiętam, co chciałam kupić, ale śmieszne, ale kiedy już doszła to moje miejsce tam się znalazło, w Koninie to było, pod ratuszem, jak dziś pamiętam, no i co mi się sięgło? Lampki na choinkę, do dziś je mam. Dziwne, ktoś tam lampkę kupił. My się dziwnych rzeczy nauczyliśmy. Wydawać pieniądze na to, co nie było potrzebne, albo było zbyt. W sklepach, bo teraz takich rzeczy nie ma. Były orężatki fajne, były w takich tych papierowych torebkach i się przyjadało prosto z proszku, się nawet nie mąciło czasami, tylko tak z proszku. Albo były w takich torebkach foliowych ze słomką, taką i tą słomką trzeba było sobie przebijać taki pić z tego woreczka foliowego. Nie było, a miało się pokazać i ktoś rzucił jakąś nieraz plotę, że przywiozą to czy owo, bo w tym dniu to przywożą. No to się ustalała już o drugiej, a nieraz już od wieczora poprzedniego dnia jakaś kolejka. Zapisywali się, tam był zawsze też rządzący, który
zapisywał i trzymał tą listę. No a potem się okazywało, że na przykład było 100 osób czy 150 w kolejce, a przywieźli 15 sztuk czegoś, na przykład pralki, nie? Albo nie przywieźli pralki, tylko przywieźli na przykład kilka telewizorów. No to niektórzy mieli telewizor w domu stary, to stali za pralką, ale kupili telewizor, bo mieli okazję kupić. Tak to wyglądało. Albo się kupiło kilka młyników, bo kilka osób na przykład stało w kolejce. I rzucone były młynki i coś tam jeszcze. No to do domu trafiały trzy młynki. My to nawet nie mieliśmy telewizora, tylko jak mieszkaliśmy w Karnicach, to chodzili na film. Jaki to był ten film? Zapomniałam już teraz. To chodziliśmy na film, żeby obejrzeć 3 kilometry. Tam był taki pan miał telewizor. A gdzie tam był telewizor? Przecież nie mieli. Ja mając 22 lat, 21 lat miałam możliwość zrobienia prawa jazdy. Byłam na takim studiach, gdzie mogłam zrobić za tylko potem za lekarza i za egzamin prawo jazdy, ale ja go nie zrobiłam tego prawa jazdy, bo uznałam, że szkoda mojego czasu. To przecież ja nigdy nie będę miała samochodu. Bo jakoś dla nas to było wyobrażone, że żeby mieć samochód, to matka, kiedy to trzeba mieć pieniądze, żeby mieć samochód. No, a potem za 2 lata wyszłam za mąż i dostaliśmy w prezencie samochód od teścia. Niejednokrotnie się spotkałam z takim powiedzeniem, że moja mama mówiła, bo ty nic nie rozumiesz. No bo ona myślała o czym innym i ja myślałam o czym innym. My myśleliśmy do przodu, co nas czeka i co będzie, a mama moja, jak wtedy ona była właśnie młodą osobą w okresie międzywojennym, to dla niej tamte lata, kiedy Polska była też wolna i był ten Piłsudski, to dla nich to wtedy był wielki czas, bo rzeczywiście po odzyskaniu niepodległości po 123 latach, to wiadomo, że dla nich to było najpiękniejszy czas, nie? I najbardziej taki falebny ten okres międzywojenny. Także to nie da się porównać, słuchajcie, tej epoki, znaczy tego pokolenia właśnie, które przeżyło II wojnę światową i nas, którzy urodziliśmy się po wojnie. No i teraz was, co urodziliście się po 89? Urodziliście, czy jeszcze przed 89? W 90. Nie, w 90. A nawet w tym roku.